Czołem wszystkim, tu Darek Rybacki. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej gawędy szlacheckiej. Trzeci już odcinek tego cyklu chciałbym poświęcić zjawisku, które ostatnio obserwuję dość często, szczególnie w komentarzach pod zamieszczanymi przeze mnie materiałami z cyklu Encyklopedia Staropolska. Mam na myśli coś, co dość śmiesznie, pół żartem, pół serio, nazywam turbochłopizmem. Chodzi o postrzeganie chłopów, szczególnie tych żyjących między XVI a XVIII wiekiem, wyłącznie w kategoriach rzekomego okrucieństwa, jakiego dopuszczać miała się wobec nich szlachta, dopuszczać miała się wobec nich warstwa panów. Postrzeganie chłopów wyłącznie w kategoriach tego, jak bardzo byli ciemiężeni, zrównywanie stanu kmiecego. Z niewolnikami, na przykład z Ameryki Północnej XIX wieku. Zjawisko to jest ostatnio bardzo szeroko komentowane, bardzo często można się spotkać z podobnymi tezami, i dlatego stwierdziłem, że warto, abym poświęcił jedną z gawęd właśnie. Temu zjawisku. Oczywiście będzie to gawenda polemiczna, ponieważ ja z tego typu teoriami absolutnie się nie zgadzam. Także serdecznie zachęcam do wysłuchania, i jednocześnie myślę, że będzie to swojego rodzaju odpowiedź na wszystkie tego typu komentarze, które u mnie na kanale regularnie się pojawiają. Zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego tematu, serdecznie zachęcam do tego, abyście nalali sobie staropolskim zwyczajem do pucharów czy kielichów jakiegoś dobrego napitku, dobrego trunku. Ja, korzystając z uprzejmości augustowskiej miodosytni, będę się dzisiaj raczył augustowskim, Późnym trójniakiem, czyli po raz kolejny miodem pitnym. W ostatnim materiale zaznaczaliście, piłem wówczas czwórniaka, że jest to miód słabej jakości. Nie do końca tak jest. Podział na czwórniaki, trójniaki, dwójniaki, półtoraki to jest podział, można powiedzieć, prawie współczesny, a na pewno nie. Związany z dawną Rzeczpospolitą. Myślę, że na ten temat jeszcze nagram odcinek. Być może nie sam, a właśnie we współpracy z ekspertami od miodów pitnych. Tymczasem zachęcam Was do skosztowania właśnie tego napitku, który jest naprawdę świetnej jakości i myślę, że ten materiał, który dzisiaj będziemy omawiali, będzie przy dobrym napitku smakował jeszcze bardziej. Także Wasze zdrowie. Jeden z ostatnich materiałów, jakie zamieściłem na moim kanale, poświęcony był tatarskiemu jasyrowi, czyli braniu ludzi w niewolę. Wśród wielu komentarzy, jakie pojawiły się pod tym filmem, jeden absolutnie mnie zdumiał. Ja generalnie jestem przyzwyczajony do opinii, według których całą kulturę, dokonania społeczne pierwszej Rzeczpospolitej powinno się zaorać ponieważ w tamtych czasach szczególnie ciemiężeni byli chłopi, a generalnie stan szlachecki nie przyczynił się do niczego dobrego i w zasadzie doprowadził do upadku państwa, więc nie powinniśmy w ogóle odwoływać się do tamtych czasów. Tego typu komentarze pojawiają się u mnie regularnie, ale czasami zdarza się taki komentarz, który no, wzbudza moje zdziwienie. Pod materiałem o tatarskim jasyrze pojawiła się opinia jednego z moich widzów, że generalnie branie w jasyr dla chłopów żyjących w Rzeczpospolitej może nie było wcale takie złe, ponieważ w tureckiej czy tatarskiej niewoli na pewno nie mieli oni tak źle jak na ziemiach Rzeczpospolitej jak pod panowaniem szlachty. I to jest taki komentarz, na który ja odpisałem, że chyba ludowa historia Polski weszła komuś za mocno, ponieważ to już jest naprawdę bardzo duża, bardzo duża przesada i porównywanie niewoli tatarskiej, bo to rzeczywiście była niewola, a ludzie, którzy byli brani Wiaser byli niewolnikami, bez dwóch zdań. Z sytuacją chłopów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej no to już jest duże nadużycie, ale to rzeczywiście w ostatnich latach bardzo często w ustach różnych ludzi się pojawia, pojawiają się także różnego rodzaju artykuły naukowe, popularno-naukowe, wywiady. W których różnej maści czasami badacze historii, czasami publicyści, właśnie podkreślają, jak bardzo ciemiężeni byli chłopi. W zasadzie cała ta, nie chcę powiedzieć, nagonka, może powiedzmy bardziej moda, właśnie na opisywanie w ten sposób, w ten sposób chłopów żyjących w dawnej Rzeczypospolitej, nasiliła się po wydaniu tejże książki. Pana doktora Adama Leszczyńskiego, Ludowa historia Polski, historia wyzysku i oporu, mitologia panowania. Książki, która chyba w założeniu miała zrewolucjonizować myślenie, właśnie o stanie kmiecym, która miała na nowo naświetlić naszą historię, rzeczywiście odbiła się pewnym echem. W Polsce. Natomiast no, myślę, że takiego myślenia o chłopach nie zrewolucjonizowała. Zresztą trzeba uczciwie przyznać, że przez wielu historyków została ona oceniona dość negatywnie, szczególnie tych historyków, którzy zajmują się dziejami stanu chłopskiego. Natomiast no, trzeba przyznać, że też praca, jaka została wykonana podczas tworzenia tej książki, no, nie można zaprzeczyć, że na pewno autor bardzo dużo musiał kwerendy w to wszystko włożyć. Ja też podkreślam, że ja generalnie nie jestem absolutnie przeciwnikiem powstawania jakichkolwiek książek. Bardzo fajnie, że taki głos się pojawia, a ja jako miłośnik steropolszczyzny mam pełne prawo z nim polemizować. E, przynajmniej na takim gruncie właśnie YouTube'owego filmiku, a nie jakiejś monografii e, naukowej. E, ludowa historia Polski. E, w zasadzie jest to e, takie ujęcie, które zakłada, że e, historię chłopów na ziemiach Rzeczpospolitej powinno się zdefiniować na nowo. Chłopom powinno się oddać e, należne im miejsce, opowiedzieć ich historię, spojrzeć na nich zupełnie na nowo ale spojrzeć w sposób szczególny, bo w sposób, który można nazwać ujęciem martyrologicznym, czyli taki sposób, który opowiada właśnie tak jak już jest w podtytule, głównie o wyzysku chłopów przez warstwy wyższe, oczywiście głównie przez szlachtę, no i w drugiej kolejności o oporze jaki mieli stawiać chłopi właśnie w odpowiedzi na ten Wyzysk. Jak łatwo się domyślić, ja z taką teorią absolutnie się nie zgadzam. Myślę, że jest to bardzo duże uproszczenie, i o ile tego typu książka, jeżeli byłoby to, byłaby to próba przedstawienia tego konkretnego zjawiska, właśnie wyzysku, no to jak najbardziej mogłaby, mogłaby ona stanowić bardzo cenne źródło takiego zjawiska, które na pewno w dawnych czasach, w erze przedprzemysłowej, istniało ponieważ skoro istnieje ono i w XXI wieku, no to co tu dopiero mówić o czasach, kiedy powiedzmy moralność ludzi, całych społeczeństw wyglądała zupełnie zupełnie Inaczej. Tymczasem książka ta nie jest tak naprawdę tylko ujęciem właśnie tego konkretnego tematu wyzysku. Ona stara się, w jakiś sposób ta publikacja zredefiniować na nowo historię, stworzyć taką syntezę historii chłopskiej. Zburzyć dotychczasową narrację historyczną, narrację opartą o źródła warstw wyższych i na tych gruzach zbudować zupełnie nową opowieść o dziejach no, chyba nie Polski, ale raczej naszego społeczeństwa. I myślę, że właśnie taka, taka chęć. Stała właśnie za tezami, które stawiane są w Ludowej Historii Polskiej i w bardzo wielu innych publikacjach, które równolegle lub krótko potem się ukazały. Oczywiście jest w tym trochę prawdy, a może nawet nie trochę, ale sporo prawdy. Uczciwie należy przyznać, że sytuacja chłopów na ziemiach Rzeczpospolitej na pewno nie była z dzisiejszego punktu widzenia godna pozazdroszczenia. Prawdę mówiąc, nawet sytuacja naszych pradziadów nie była godna pozazdroszczenia. No my żyjemy w takiej Bel Epok, w której naprawdę nie możemy narzekać na nasz los, nawet jeżeli zmagamy się z różnego rodzaju problemami, nawet jeżeli to nasze społeczeństwo również pod pewnymi względami jest społeczeństwem stanowym, klasowym, no to jednak mamy sytuację o wiele lepszą niż. E, chociażby chłopi właśnie w erze przedprzemysłowej, e, ludzie żyjący setki lat temu, e, którzy no, żyli w zupełnie innej kulturze, kulturze okrutnej, pierwotnej, e, kulturze, która e, no, mówiąc kolokwialnie, nie brała Jeńców. W bardzo wielu moich filmach e, z cyklu Encyklopedia Staropolska opowiadam o różnych wycinkach właśnie tych dziejów i widać w nich, no, że życie dawniej nie było e, łatwe. E, przy czym oczywiście książka ta podkreśla tylko pewien fragment tych dziejów, bo skupia się głównie na tym, jak to, e, jak to szlachta ciemiężyła chłopów, e, nie próbując wpisać tego w jakiś szerszy kontekst, kontekst generalnego okrucieństwa tamtych czasów, bo jeżeli spojrzymy na przykład na metody wychowawcze e, Dzieci szlacheckich, czyli jak rodzice traktowali dawniej dzieci, no to dowiemy się, że i życie tych młodych ludzi również nie należało do najłatwiejszych. Jak spojrzymy sobie na różnego rodzaju pamiętniki, jak traktowali się generalnie ludzie. No to odbiega to znacząco od współczesnych standardów, nawet biorąc pod uwagę, że i my dzisiaj narzekamy na to, jak się wzajemnie traktujemy, to jednak myślę, że jest nieporównywalnie lepiej niż było w XVI, XVII, a już szczególnie w XVIII wieku. Ludowa historia Polski oczywiście opowiada tylko o tym konkretnym wycinku, który dotyczy chłopów, który dotyczy wyzysku, jaki miał jako jakiego mieli dopuszczać się właśnie szlachcice względem, względem warstw niższych. E, także trzeba przyznać, że jest w tym sporo prawdy. E, jeśli chodzi generalnie o o to, czy chłopom było lekko czy ciężko, na pewno było bardzo ciężko. E, pytanie, czy tylko chłopom było ciężko, no to już jest kwestia e, polemiczna trzeba zwrócić uwagę na to, że w miarę jak słabła pozycja gospodarcza Rzeczpospolitej, to pogarszała się sytuacja nie tylko chłopów, ale i szlachty. Ta szlachta, na którą my patrzymy z dzisiejszych perspektyw, często może jawić się nam jako jakaś taka jedna wielka masa ludzi o podobnym statusie, to oczywiście nie jest prawda. Szlachcic, szlachcicowi nie był równy. Byli ludzie bogatsi, byli ludzie biedniejsi. Często zdarzali się szlachcice, którzy byli biedniejsi nawet od bogatszych chłopów, o czym się też często, często nie wspomina. Także sytuacja na pewno nie jest tak prosta i klarowna, jak chciałby, jak chciałby to widzieć autor ludowej historii Polski, Ed Consortes. Natomiast jest też kilka faktów historycznych, które no całkowicie burzą ten, ten mit ciemiężonych chłopów. Przede wszystkim chłopi w swojej, w swojej masie, podobnie jak i szlachta, o czym przed chwilą mówiłem, nie byli grupą jednorodną. Bardzo często w książkach tego typu chłopów traktuje się jak jakąś taką jedną, wielką, zbitą, identyczną masę, która no nie miała w swoim obrębie żadnych niuansów, nie była podzielona hierarchicznie, i to jest ogromny błąd, ponieważ chłopi byli również społeczeństwem stanowym całe społeczeństwo staropolskie było stanowe i poszczególne jego składniki również dzieliły się na takie podstany. Chłopi różnili się więc między sobą i sam fakt, że w ich obrębie wykształcił się też taki hierarchiczny model już pokazuje, że no w tej sytuacji nie można specjalnie mówić o niewolnictwie, no bo skoro byli chłopi biedniejsi, chłopi bogatsi, to znaczy, że o, I oni podlegali w jakimś sensie prawom, nazwijmy je rynkowym. Zygmunt Gloger w XIX wieku zauważył, że chłopi zbudowani byli jako stan, trochę jak właśnie ten stan szlachecki. Wśród chłopów istnieli chłopscy magnaci, czyli kmiecie, to ta najbogatsza warstwa chłopska. Później chłopską szlachtą byli zagrodnicy, również gospodarujący na swojej ziemi, a cała reszta, komornicy, chałupnicy, lud wolny tak zwany, Zwanych hultajami, można było uznać tych ludzi za poddanych tych dwóch wcześniejszych grup. I coś jest rzeczywiście na rzeczy. Stan chłopski nie był jednorodny. Stan chłopski składał się z bardzo wielu różnych reprezentantów i warto zauważyć, że ci reprezentanci chłopów, którzy należeli do tych wyższych warstw, no, często ich sytuacja wcale nie była aż tak straszna, jak to się dzisiaj opisuje. Nawet w tym strasznym XVII i XVIII wieku, no bo wiadomo, że w wieku XVI ta sytuacja gospodarcza powodowała, że, że wszystkim stanom żyło się żyło się nieco lżej. Najbogatsi kmiecie, ludzie, którzy posiadali, którzy wynajmowali w pewnym sensie jakąś swoją ziemię, czy ziemię na swoje potrzeby, potrafili mieć służbę, najmowali ludzi do pracy, no, byli ludźmi, którzy często ich bogactwo przekraczało bogactwo jakiegoś przeciętnego szlachetki. Zdarzały się zresztą sytuacje, no, na pewno nie były one częste, ale zdarzały się sytuacje, kiedy właśnie tacy, tacy bogaci chłopi przenikali do stanu szlacheckiego. No, wystarczy wspomnieć słynne dzieło Liber Hamorum, czyli Księgę Trepki, w której to opisywał on, że bardzo często zdarzały się takie sytuacje, że właśnie bogaci chłopi, którzy mogli sobie na to pozwolić, przenikali po prostu do stanu szlacheckiego. Oczywiście Liber Hamorum, Księga Hamów jest... Dziełem, któremu nie można do końca ufać, dziełem na poły satyrycznym, dziełem, które budziło duże kontrowersje już na początku XVII wieku, czyli w czasach, kiedy się pojawiło. Natomiast coś rzeczywiście jest na rzeczy. Tego typu publikacje nie uwzględniają też obecności w stanie chłopskim całej masy rzemieślników, młynarzy, karczmarzy. Ludzi, którzy no, nie do końca harowali na polach, tylko utrzymywali się ze swoich umiejętności, umiejętności rzemieślniczych. No, ich status też był zupełnie inny niż takiego najbiedniejszego chłopa, który najmował się gdzieś na, do pracy u innego, de facto bogatszego chłopa. Także to jest bardzo, ważna, bardzo ważny zarzut do większości tego typu publikacji. Tutaj mamy na przykład książkę pana Kamila Jańckiego Pańszczyzna z wiele mówiącym pod tytułem Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa. Z tyłu zresztą można przeczytać, że ta wciągająca opowieść pozwala lepiej zrozumieć nie tylko przeszłość, ale też współczesną Polskę. Nie pozostawia bowiem złudzeń, że jesteśmy społeczeństwem postniewolniczym i musimy mierzyć się z typowymi dla niego problemami. No do tego właśnie tego mostu, jaki stawia się między chłopami żyjącymi w dawnej Rzeczpospolitej, a współczesnymi czasami jeszcze wrócimy. Natomiast samo to, że stan chłopski był bardzo rozdrobniony, składał się z bardzo wielu różnych ludzi o różnym statusie majątkowym, różnym statusie społecznym, samo to pokazuje już, że nie możemy mówić o dawnych chłopach jako o niewolnikach, i z całą pewnością należałoby również zniuansować nieco pojęcie tego wyzysku, który zapewne w różnych sytuacjach się zdarzał, natomiast no, należy zwrócić uwagę na to, że ten wyzysk miał różne wymiary. Odnieśmy się na przykład do sytuacji Szwecji czy Szwecji czy Czech. No, tam rzeczywiście stan chłopski można było nazwać stanem wolnym. Byli to ludzie, którzy często cieszyli się większą swobodą niż chłopi w Rzeczpospolitej. Ale cóż takiego dzieje się w Szwecji czy Czechach? No, w Szwecji i Czechach w obrębie stanu chłopskiego powstaje cała grupa takich powiedzmy chłopskich magnatów, no uproszczając, bogatych chłopów, którzy stosują terror i wyzysk właśnie wobec chłopów biedniejszych. Więc jak widać, nie jest też do końca tak, że to ten, ten nasz system. Polityczno-społeczny, który Rzeczpospolitej panował, był systemem, który, e, który był taki najgorszy i którym e, promowano niewolnictwo. E, nawiązując do tych słów, e, które, które przed chwilą przytoczyłem, słów e, z książki e, pana Kamila Jeńskiego, czy odnoszących się do książki pana Kamila Jańskiego, Pańszczyzna, e, no to widać, że tak naprawdę m, idąc tym tropem, możemy uogólnić, że cały świat wywodzi się, e, czy zdecydowana większość świata e, wywodzi się od powie. Powiedzmy, w cudzysłowie niewolników. Kolejny kamyczek do ogródka to oczywiście kwestia źródeł. Chłopi żyjący w dobie przedprzemysłowej nie pozostawili po sobie zbyt wielu źródeł pisanych, także badanie ich dziejów jest bardzo trudne, a jednocześnie łatwo tymi dziejami manipulować. Ja zauważyłem, że wiele przypisów, które można odnaleźć w tego typu książkach, odnosi się na przykład do opracowań z lat 50., które no miały na sobie pewne, znaczy niosły za sobą pewne niebezpieczeństwa, ponieważ tworzone były w takich, a nie innych czasach, kiedy no nie wypadało pisać o stanie szlacheckim inaczej niż w sposób. Negatywny. Również źródła z epoki często są wykorzystywane wybiórczo, przytacza się na przykład jakieś poezje staropolskie bez uwzględniania szerszego kontekstu. Zresztą powiem Wam zupełnie szczerze, że patrząc tak na źródła, które są przytaczane w tego typu publikacjach, no to można tak naprawdę odwrócić wektor i znaleźć równie wiele źródeł z epoki, które rzucają zupełnie inne światło na relacje między chłopami. A szlachtą e, przygotowując dla was odcinek, który pojawi się zapewne w ciągu dwóch tygodni, bardzo często zaglądam ostatnio do dzieła, które nazywa się i tu pozwolę sobie skorzystać ze ściągi, ponieważ tytuł jest długi. Skład, albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomii ziemiańskiej Jakuba Kazimierza Haura z 1689 roku chociaż edycje tego dzieła pojawiały się inne edycje tego dzieła pojawiały się już wcześniej co to jest ten skład albo skarbiec jest to swojego rodzaju encyklopedia rolnicza ale też encyklopedia spraw codziennych, która wydana była właśnie w drugiej połowie XVII wieku przez uszlachconego mieszczanina Jakuba Kazimierza Haura w tejże encyklopedii, czy w zasadzie protoencyklopedii znalazło się na kilkuset stronach bardzo wiele rad związanych z prowadzeniem gospodarstwa, ale też rady związane z życiem codziennym. Planuję dla Was taki odcinek, w którym chciałbym opowiedzieć Wam co robił szlachcic, kiedy bolał go ząb. Już niedługo pojawi się on na moim, na moim kanale i właśnie wykorzystam takie anegdotyczne fragmenty z haurowego traktatu. Natomiast przeglądając, przeglądając to dzieło, trafiam często również właśnie na kwestie, które związane są z relacjami między Panem, a poddanym, ponieważ Haur zgodnie z duchem epoki wydał swoje dzieło w duchu takim dydaktycznym, chcąc opowiadać, jak powinno się prawidłowo żyć, jak powinno się prawidłowo gospodarować na swojej ziemi, a więc no nie mógł uniknąć także tematów związanych z budowaniem relacji, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, ze swoimi. Poddanymi. No i chciałbym przytoczyć wam kilka fragmentów tego dzieła. Oczywiście tego w Haurowym Traktacie jest bardzo dużo. W zasadzie można odnaleźć kilkadziesiąt stron, które mogłyby być materiałem badawczym właśnie dla osób zajmujących się tematyką no, relacji właśnie między szlachtą a chłopami. Ja wybrałem kilka fragmentów. Fragmentów, które uwzględniają różne kwestie. Kwestie na przykład karania chłopów, ale też kwestie pomagania, pomagania chłopom. Wybaczcie jakość... Cytatów, które zaraz przytoczę, ale czytam je z oryginału, nie z odpisu, więc no, dość trudno czyta się właśnie taki, taką staropolską czcionkę, więc jeżeli gdzieś tam się pomylę czy potknę, to bardzo przepraszam. Zacznijmy więc od kwestii związanych z posłuszeństwem chłopów i z karami. Tego uchaura jest dość dużo, ja wybrałem kilka ustępów. O posłuszeństwie pomienionych poddanych. Częstokroć poddani nierychło się schodzą na powinne robocizny, że coraz po nich posyłać trzeba, w czym mitręga nie mała i czasu zguba. Wszystkich zaś o to karać niepodobna, a tak, który ostatni przyjdzie, jeden albo dwa, skarać go przy drugich. Będą się potem ubiegać i spieszyli, aby nie byli ostatecznymi. Takiegoż zażyć sposobu, gdy i do gromady nierychło się schodzą, aby zwierzchność przy swojej zostawała powadze i władzy. Jak widać, hmm, Haur mówi oczywiście o karach, w wielu innych miejscach także o nich wspomina, ale nie są to kary, które powiedzmy są karami takimi. Bez przyczyny, czy takimi karami wynikającymi z chęci czynienia okrucieństwa wobec bliźniego. W innym ustępie można zresztą znaleźć otwarcie powiedziane, że wobec, wobec chłopów nie powinno się stosować takich kar nienawistnych, wynikających właśnie z jakiegoś rodzaju czystego okrucieństwa. Są to kary, które związane są z jakimiś no, kwestiami niedopilnowania swojej pracy. Tu oczywiście możemy się obrażać na to, że. No, w społeczeństwie stanowym szlachta wymagała od chłopów, aby pracowała, no ale tak naprawdę to jest obrażanie się generalnie na całą erę przedprzemysłową. No bo generalnie w społeczeństwach stanowych tak to właśnie wyglądało. I tak jak wspominałem wcześniej o Szwecji czy Czechach, nie ma tu dużego znaczenia, czy na szczycie drabiny byli przedstawiciele szlachty, czy bogaci chłopi. Po prostu w dawnych czasach byli ludzie, którzy no, uznawani byli za słabszych. I oni pracowali na tych, którzy uznawani byli za silniejszych. Jest to oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia okrutne, no ale trudno oczekiwać od XVII wiecznego szlachcica, że w przypadku, kiedy jego pracownicy nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań, to szlachcic ich nie pobije, tylko wpisze im do akt nagane czy upomnienie. No, nie możemy nakładać współczesnych, współczesnych wzorców na e, dawne czasy. E, także rzeczywiście kary na pewno się zdarzały. Pisze o tym chociażby haur jedno źródło pewnie z tysiąca. E, ale też e, osobiście nigdy nie trafiłem na takie przykłady bezrozumnego okrucieństwa. Tymczasem bardzo często w tego typu publikacjach opisuje się to e, w taki sposób, że szlachta w zasadzie nie robiła nic innego, tylko gwałciła chłopki, e, chłopów zabijała e, na oczach dzieci. W ogóle już szuka się naprawdę najgorszego rodzaju okrucieństw, żeby wręcz zrównać sytuację chłopów z obozem koncentracyjnym. No, chyba aż tak, aż tak nie było. Tym bardziej, że od razu po tym, o czym pisałem, można znaleźć taki ustęp o dziedziczeniu na osadzie poddanych. Słuszna rzecz, aby chłopi przy osadach na swoich ojczyznach byli dostatecznie osadzeni. Prawie prawem przyrodzonym są tego najbliżsi, ile gdy się rządzą i sprawują dobrze, ale gdy zaś źle się gnarnią i budynek na tej osadzie gnoją, wniwecz obracają, rolę pustoszą, jako zasiewając i sprawując, wtedy już na to nie trzeba respektować, ale porządniejszego innego osadzić potrzeba chłopa. Gdyż dobry gospodarz, dobrze się rządzący ma być na ten czas własnym tej osady dziedzicem, a nie kto inszy. I tak właśnie pisano w drugiej połowie XVII wieku w poradniku, który cieszył się ogromną popularnością wśród, wśród szlachty, gdzie chłopów nazywano dziedzicami Ziemi, którą dzierżawili. No, nie pasuje to zbytnio do tego schematu niewolniczego, chyba sami przyznacie. Jeszcze kilka cytatów z chaura. Tym razem po raz kolejny o karaniu. Na budynkach także upatrować, aby każdego roku, gdzie potrzeba, był wszyty snopek, aby dachy na wszelkich gmachach mchem ani grzybami nie były zarosłe. A przeto nie tylko uznać chłopa w polu dobrym gospodarzem, ale też i w budynkach ma się tymże pokazać opatrznym i porządnym, które to domostwa trzeba często rewidować, a niedbałych słusznie skarać, ponieważ dla snopka niewszytego może wszystkie pognoić gmachy. I dalej... Może też podczas zaratować chłopa krową, gdy o nie prosi przykrząc się, albo też nie śmie mówić, a biedę na osadzie swojej cierpi. A są i tacy, że mogąc ją sobie kupić, jednak kurczą się, więc wtedy takowego, aby snadnym użyć sposobem, dać mu choć pożytkową krowę, ażeby z niej oddał, Pół statek masła, pół kopysera i ciele, po którym to dawku dopiero niech jego będzie krowa. No, w tych cytatach bardzo wyraźnie widać, że kary nie były jakimś bezmyślnym narzędziem, które motywowane były wyłącznie ślepym okrucieństwem, ale no, cała relacja między chłopem a panem, czy poddanym a panem, oparta była na pewnego rodzaju symbiozie. Każda z tych stron miała swoje obowiązki, każda z tych stron musiała respektować pewne, pewne kwestie. Jeżeli chłopi tego nie robili, no to szlachta dawała, sobie prawo do karania. Oczywiście uczciwie należy przyznać, że zapewne karania cielesnego karania, które z naszej dzisiejszej perspektywy na pewno było bardzo bardzo okrutne. Natomiast jeżeli szlachcic, nie spełniał tej, tych, tych rzeczy, które powinien był spełniać, a u haura bardzo często można znaleźć kwestie właśnie związane z powinnością pana, takie jak no, dbanie o narzędzia, dbanie o domostwa, dbanie o inwentarz, pomaganie chłopom itd. itd. No to chłopi mogli po prostu uciec. Oczywiście szlachta robiła wszystko, aby tym, tej, tej mobilności chłopów, tą mobilność chłopów jak najbardziej ograniczyć, ale praktyka była taka, że chłopi bardzo często decydowali się na ucieczkę. Haur zresztą również o tym pisze i oczywiście z punktu widzenia szlacheckiego zaleca, że takich chłopów również powinno się karać. I karać się powinno tych, którzy takich chłopów ukrywają. No ale tu należy zadać sobie pytanie, kto ścigał chłopów, którzy uciekali? Czy byli to szlachcice? Myślę, że byli to inni chłopi, którzy wysługiwali się właśnie taką, taką no, tym niższymi warstwami chłopskimi. Oczywiście. Trzeba uczciwie przyznać, że to są wycinki jednego źródła. Tak jakby analiza całego tego zjawiska wymaga bardzo wielu stron tekstu, i rzeczywiście sporo już na ten temat napisano. Nie ma tu mowy o folwarkach, są różne rodzaje, tak jakby zależności między chłopami a szlachtą. Także ten temat na pewno jest bardzo głęboki, a ja tu przytoczyłem tylko jedno źródło, które akurat mam pod ręką tylko jako właśnie taki powiedzmy symbol, tego, że relacje między chłopami a szlachtą wcale nie były takie jednoznaczne i takie, takie polegające wyłącznie na wyzysku, nienawiści, okrucieństwie, jak chcieliby to autorzy publikacji właśnie tego, tego typu. Jeżeli ten temat zainteresował Was od takiej czysto historycznej strony, no to serdecznie zachęcam do zajrzenia na kanał moich kolegów z kuriera historycznego, którzy również nagrali taki polemiczny materiał o chłopach i którzy również w pewnym sensie sprzeciwili się właśnie tego, tego typu teoriom. Link zamieszczam w opisie i serdecznie zachęcam do obejrzenia tego materiału. Natomiast jeżeli jesteście zwolennikiem słowa pisanego, no to bardzo ciekawa praca niezbyt długa, ale zawierająca liczne odnośniki do odnalezienia również w internecie, to recenzja książki Ludowa historia Polski autorstwa również historyka, badacza stanu chłopskiego pana profesora Mateusza Wyżgi z Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Ken w Krakowie. Z, recenzja ta jest właśnie takie, taką polemiką z tezami stawianymi przez pana Adama Leszczyńskiego. I oczywiście sama recenzja nie jest zbyt długa, ale można tu znaleźć bardzo wiele odnośników do monografii naukowych, które no, w dość taki obiektywny, konkretny sposób opisują, jak wyglądało współżycie między panami a poddanymi. I myślę, że lektura właśnie części z tych publikacji na pewno może rozświetlić właśnie mroki historii i pokazać, jak naprawdę wyglądały relacje między tymi dwoma grupami społecznymi w dawnej Rzeczpospolitej. Tyle jeśli chodzi o tę część historyczną dzisiejszej gawędy. Serdecznie zachęcam Was do zapoznawania się z tego typu materiałami. Zamieszczę kilka linków w opisie. Natomiast. Chciałbym jeszcze poświęcić kilka chwil na taką powiedzmy analizę socjologiczną. Zapowiadałem to już na początku materiału, że jeszcze wrócę do tematu tego postniewolnictwa i tego mostu, jaki się przerzuca między dawną Rzeczposp rzeczpospolitą a czasami współczesnymi, że rzekomo właśnie te niewolnicze stosunki między szlachtą a poddanymi przełożyły się na jakąś szczególną skazę, którą nasz naród wykazuje i dzisiaj. No ja się oczywiście nie chcę do tego odnosić w jakiś taki sposób. E, bardzo e, poważny, naukowy. No bo to tej tezy nie da się jakoś, z tą tezą ciężko jest generalnie polemizować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne szersze zjawisko, które zamyka się w pytaniu, dlaczego tego typu publikacje generalnie powstają. Oczywiście one mają jakiś konkretny wektor ideologiczny. Ja raczej jestem symetrystą, więc, tak jak wspominałem, nie przeszkadza mi, że tego typu tezy są wstawiane. Zresztą zgadzam się ze wspomnianym panem profesorem który mimo iż polemizuje z ludową historią Polski, to zwraca uwagę, że no dobrze, że tego typu publikacje się pojawiają, bo one ożywiają tak jakby temat, temat relacji między szlachtą a poddanymi i bardzo dobrze, że to robią. Choć szkoda, że może nie ożywiają go może pod kątem naukowym, ale takim bardziej publicystycznym, i o ile ludowa historia Polski jest jednak pracą naukową, syntezą, można tam wiele jej zarzucić, ale jest pracą solidną, czy dużo w to pracy włożono, no to jest cała masa książek podobnego rodzaju, już takich typowo publicystycznych, w których już bez ogródek Mówi się o niewolnictwie i stawia się różne bardzo śmiałe, bardzo śmiałe tezy Natomiast chciałbym też wyjaśnić kilka kwestii takich pozahistorycznych I właśnie spróbować odpowiedzieć na pytanie, co kryje się za tymi książkami Co kryje się za takimi tezami Ja zauważam kilka wątków Pierwszy wątek w tych książkach bardzo często podkreśla się, że wszyscy pochodzimy od, nie, od chłopów a przynajmniej zdecydowana większość nas pochodzi od chłopów i dlatego właśnie do, tej chłopskiego, do tego chłopskiego dziedzictwa, tej chłopskiej martyrologii powinniśmy nawiązywać. Genetycznie pewnie sporo w tym prawdy. Zapewne większość z nas ma chłopską krew, już tak mówiąc językiem dawnym. Natomiast no szczerze mówiąc też jakby spojrzeć na to dość logicznie, no to wydaje się, że po ostatnich stu latach ta nasza krew to jest pewnie bardzo, bardzo pomieszana. Zresztą nie ma to dzisiaj absolutnie żadnego znaczenia jaka krew w, naszy, w nas płynie. Chyba, że mówimy o grupie krwi, no to wtedy może rzeczywiście tak. Natomiast cała reszta nie ma już żadnego znaczenia. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że na nawet jeżeli genetycznie pochodzimy od chłopów, no to całą kulturę narodową, jak w każdym przypadku, jak w przypadku każdego kraju, tworzyły jednak tego kraju elity czyli w tym wypadku szlachta no cały nurt romantyczny w XIX wieku oparty był raczej na dorobku szlacheckim nawet pozytywiści którzy często odwoływali się do takich socjalistycznych haseł no to jednak robili to na mocnej podbudowie właśnie ziemiańskiej Chopin odwoływał się oczywiście do dzieł ludowych, no ale też ciężko, ciężko zaprzeczyć, że jest w nim bardzo wiele właśnie z tej kultury, czy w jego twórczości jest bardzo wiele z kultury steropolskiej i takich przykładów można, takie przykłady można mnożyć i mnożyć. Do czego dążę? Dążę do tego, że genetycznie być może pochodzimy od chłopów, ale nasz sposób myślenia, nasz sposób myślenia o przeszłości, nasz sposób myślenia o świecie, nasze, nasze spojrzenie na politykę, nasze spojrzenie na społeczeństwo, na kulturę itd., itd., literaturę, jest jednak podejściem, które wykształciło się, jak w przypadku wszystkich innych krajów, na gruncie elitarnym, szlacheckim. Co ciekawe, ja pozwolę sobie na taką dywagację, że Część autorów tego typu publikacji bardzo odrzuca właśnie tę kulturę narodową, chce pokazać, chce ją zburzyć na gruzach, zbudować nową historię, ale jednocześnie tworząc tę nową historię, wchodzi dokładnie w te nurty znane już z opowieści narodowej. Kilkakrotnie już powiedziałem o martyrologii chłopów, nie bez powodu, ponieważ tak to właśnie wygląda. No, budowana jest nowa martyrologia. Dużo mówi się o krytyce martyrologi, martyrologi, martyrologii narodowej, ale nie zauważa się przy tym, że no, wchodzi się dokładnie w te same, te same kolejny, które już były bardzo dobrze wytarte. Także z jednej strony trzeba pamiętać, że czy tego chcemy, czy nie chcemy, nasza cała kultura, tożsamość społeczna oparta jest na fundamencie szlacheckim, a nie na fundamencie Chłopski. Druga sprawa, tego typu publikacje chyba mają w sobie taką chęć zwalczania szlachty czy kultury staropolskiej, rozumianej jako właśnie kultury narodowej, polskiej. Ja nie chcę tutaj wyciągać daleko idących wniosków, nie chcę tutaj twierdzić, że jest to jakaś lewicowa propaganda, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi mi o spojrzenie nieco, nieco, nieco szersze. Generalnie postępujący globalizm powoduje, że siłą rzeczy kultury narodowe są w jakiś sposób ścierane, i właśnie globalizm na całym świecie powoduje, że coraz chętniej pojawiają się twórcy, chcący pokazywać historię właśnie z takich pozycji nienarodowych, a bardziej uniwersja uniwersalnych, internacjonalnych. Zresztą ludowa historia Polski. To jest książka, która no w bardzo e, oczywisty sposób nawiązuje do ludowej historii Stanów Zjednoczonych Howarda Zina, e, która wydana została właśnie w, w tym kraju i która tam spotkała się z bardzo dużą przychylną reakcją właśnie różnych środowisk i wywołała pewnego rodzaju rewolucję. No, i chyba tego typu publikacja była właśnie próbą takiego przepisania naszej historii na ten grunt no, ogólnoświatowy, tak, żeby to wszystko właśnie ładnie zrównać do, do, jednego, do jednego poziomu, co oczywiście w mojej ocenie jest skazane raczej na porażkę, bo ta nasza tożsamość narodowa w nas bardzo głęboko tkwi i ona będzie w nas tkwić. Mimo iż właśnie próbuje się w jakiś tam sposób z tym polemizować, burzyć kolejne symbole historyczne, burzyć tradycje i tak dalej, oczywiście nie chciałbym tutaj tworzyć jakiegoś takiego wrażenia, że czuję się zagrożony, bo absolutnie nie. Mam wrażenie, że jest bardzo wiele osób, które, dla których jednak ta kultura narodowa oparta właśnie na fundamencie korzeniu szlacheckim jest niezwykle niezwykle istotna, ale coś jest na rzeczy. Coś rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że tego typu publikacje próbują wstawić Polskę w takie, czy polską historię w taki nurt ogólnoświatowy, szczególnie właśnie związany ze Stanami Zjednoczonymi, bo to Stany Zjednoczone są takim głównym graczem, jeśli chodzi o globalizację. No rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych istniało, istniało niewolnictwo. Czy ten kraj generalnie ma gdzieś tak, ma bardzo duży, tak jakby, bardzo duży problem z tym niewolnictwem, w którym uczestniczył? Zresztą, jak cały świat, ten zachodni, prawie cały świat zachodni. No ale w Polsce tak jakby ta historia toczyła się inaczej. Pewnie głównie dlatego, bo akurat w czasach, kiedy to niewolnictwo hulało, no to my byliśmy pod zaborami. Także nie chciałbym tu też twierdzić, że nasz kraj jest jakoś szczególnie, szczególnie wybrany. Być może gdybyśmy byli potęgą w XIX wieku, to również byśmy kolonizowali inne ziemie, no ale ostatecznie nigdy tego nie robiliśmy. No więc próbuje się, tak jakby znaleźć nowych niewolników, no i padło na chłopów. Jest to niestety, ale podejście błędne i podejście, które skazane jest chyba na, na krytykę, szczególnie przez historyków. Ostatni już wątek rozważań pozahistorycznych to to, że bardzo często zwraca się uwagę na to, że chłopi nie mieli swojej reprezentacji w historii, że nikt o chłopach nie opowiadał i dlatego trzeba teraz właśnie zupełnie inaczej spojrzeć na, na tą naszą historię i zacząć opowiadać ją z perspektywy właśnie tych warstw uciśnionych, w tym przede wszystkim chłopów. Tak do końca się z tym nie zgodzę, ponieważ jeżeli spojrzycie na przykład na liczbę opracowań poświęconą stanu chłopskiemu, no to jest ich bardzo dużo. Już pomijam te lata 40., 50., 60., gdzie takich prac pojawiło się naprawdę sporo, ale i w III Rzeczpospolitej powstało sporo prac, wiele prac, które dokumentują właśnie dzieje, dzieje stanu chłopskiego. I dość łatwo je odnaleźć. Natomiast na takim gruncie popularnym no wystarczy zadać sobie pytanie, ile w Polsce jest muzeów poświęconych kulturze szlacheckiej, bo tu chyba w którejś, w którejś z książek jest nawet taki fragment, że wszyscy zajmujemy się historią, to chyba właśnie u pana Kamila Jeńskiego, że wszyscy zajmują się historią szlachty, genealogią, rodowodami itd. Ja tego aż tak nie dostrzegam, może w latach 90. tak było, ale dzisiaj ten trend chyba rzeczywiście osłabł, a nikt nie zajmuje się, nikt nie zajmuje się chłopami. No, ile jest muzeów poświęconych szlachcie jako takiej, ziemiaństwu? Kilka w Polsce jest, ale ile, poświęconych je, ile, ile jest skansenów, muzeów na otwartym powietrzu, które zajmują się tylko i wyłącznie badaniem właśnie kultury ludowej, badaniem e, po prostu stanu, stanu chłopskiego? Myślę, że to też nie do końca uczciwe, uczciwe podejście, bo o chłopach w Polsce raczej nikt nie zapomniał i ta kultura ludowa jest bardzo chętnie w Polsce badana i myślę, że bardzo wiele ludzi się tą kulturą ludową czy dziejami ludowymi od dawna interesuje i zajmuje ja sam należę do takich osób ja uwielbiam skanseny uwielbiam generalnie zapoznawać się właśnie z dziełami etnograficznymi i tak dalej i też uważam, że jest to część mojej tożsamości tak samo jak dużą częścią mojej tożsamości jest to co wyrosło na korzeniu szlacheckim. Nie widzę tu żadnego, nie widzę, aby te dwie tożsamości się ze sobą jakoś bardzo kłóciły. Mamy XXI wiek i takie patrzenie klasowe jest już chyba całkowitym, całkowitym przeżytkiem, Ma już w ogóle próby rozerwania tych tożsamości po szwie klasowym to też czasy słusznie minione. I być może właśnie dlatego książki tego typu nie odniosły aż tak ogromnego sukcesu, jaki odniosła książka Howarda z w Stanach Zjednoczonych wydana bodajże po raz pierwszy w latach 80., ale tu mogę się mylić, bo, bo nie weryfikowałem wcześniej tej, tej informacji. I tym w zasadzie akcentem chciałbym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że ta gawenda Wam się podobała. Pewnie będzie nieco dłuższa niż pozostałe, ale myślę, że, myślę, że no, powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć na temat zjawiska, które nazywam turbo. Chłopizmem. Od teraz, kiedy ktoś będzie narzekał na tą szlachtę, która cię ciemiężyła chłopów, ja będę miał po prostu odpowiedni link do wstawienia. Także myślę, że to będzie z korzyścią zarówno dla mnie, jak i dla osób, które, które komentują właśnie w ten sposób. Wielkie dzięki za dzisiejszą gawędę, za wysłuchanie dzisiejszej gawędy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!